problemy w zakresie genetyki pojawiają się na kilku poziomach. Czyli pojawiają się na poziomie genu, tej najmniejszej jednostki, następnie zespołu genów, czyli genomu. Później część tych problemów przekłada się na tak zwane wady wrodzone, czyli te nieprawidłowości, które lekarze obserwują głównie u dzieci, ale część tych problemów jest niewiadomą. To znaczy pojawiają się pierwsze doniesienia o tym, że u dzieci poczętych zastosowaniem tej procedury występują problemy z otyłością, z nadciśnieniem, problemy endokrynologiczne. Natomiast z badań na zwierzętach wiadomo, że na przykład zwierzęta, które w ten sposób są produkowane, bo de facto to jest produkcja, są w ten sposób produkowane, wytwarzane jak produkty, one mają również duże zaburzenia zachowania. Na przykład myszy mają zaburzenia lękowe, mają jakieś trudności w zapamiętywaniu drogi w labiryncie, a więc to są jakby te problemy, których nie badamy u człowieka, natomiast widzimy je u zwierząt, a tutaj na podłożu biologicznym istnieje bardzo wiele jednak analogii, no tak jak w biomedycynie. I zarówno z perspektywy medycyny, jak i z perspektywy nauki zapłodnienie pozaustrojowe in vitro jest eksperymentem. Jest eksperymentem, który wykonywany jest konsekwentnie na człowieku. I właściwie w tym określeniu eksperyment zawiera się cały szereg innych pojęć, które znamy z eksperymentów, czyli zagrożeń. Zagrożeń dla ludzkiego genomu, dla genów człowieka, dla zdrowia człowieka i dla przyszłych pokoleń, bo to właśnie w odróżnieniu od innych problemów medycznych, gdzie w zasadzie problem zaczyna się i kończy na jednym pokoleniu, to tutaj w genetyce niestety, ale możemy mieć problem przeniesienia. Przeniesienia kolejnym generacjom, bo niestety nie wiemy, czy te zmiany, które pojawiają się w genomie pod wpływem samej technologii, są odwracalne, czy też zostaną zachowane i przeniesione dalej. I problem polega na tym, że tych zmian nie bardzo potrafimy, te zmiany nie potrafimy ich śledzić, dlatego że nie do końca wiemy, co dzieje się z genami. Pani redaktor zapytała o promocję tej procedury, natomiast wydaje mi się, że dokładnie jesteśmy na drugim biegunie, powinniśmy mówić o zakazie. A więc promowanie tej procedury w mojej opinii nie wchodzi w grę. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę fakt, że zakres wolności jest tak duży, że pozwala wybierać nawet złe rozwiązania, to w takim razie druga strona powinna być dokładnie poinformowana o wszystkich możliwych negatywnych skutkach. Jeśli przyjmujemy do medycyny rozwiązania o bardzo negatywnych skutkach. Wtedy musimy bardzo dokładnie o tym informować. Co więcej, musimy mieć świadomość, że ludzie, którzy przystępują do tej procedury, rozumieją to, co do nich powiedziano. Czy naprawdę zdają sobie z tego sprawę? Bo obawiam się, że mówienie o pewnym procencie wad, o mówieniu pewnych jakichś wartościach, liczbach, dosyć abstrakcyjne, nie jest równoznaczne ze zrozumieniem.